teraz Teatrzyk Biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Dół, góra, dół, góra. I dziś, z tego co pamiętam, mamy przejść dwa poziomy. Jeżeli dobrze pamiętam. No tak, ale chcę wiedzieć, jakie są tu poziomy. Hello. Okej. Okay. Haunted Tomb i Speedway. Ale najpierw chcę się dowiedzieć, gdzie jest ten Speedway. Znaczy, najpierw przejdę normalny poziom, a później dopiero Speedway. Ale po prostu na przyszłość chcę wiedzieć, znaczy na przyszłość, czyli za jakieś, nie wiem, 20 minut, może coś koło tego. To jest ta przyszłość. Więc tu jest ten poziom. Tak, to jest poziom. A Speedway? Speedway jest tam. Okej. Czyli wszystko jasne. Zaraz chodźmy do poziomu Haunted Tomb. Czyli nawiedzona świątynia. Wlecę? Haha, GG. Oh yeah! Dobra, i prawdopodobnie jest to przed ostatni odcinek ze Spyro 3. Niestety. Spyro 3. Sorry, 3. Yet another daredevil adventurer has come to rob our catacombs of loot. Let's just hope you're made of tougher stuff than the last guy. If you can survive the trials of our catacombs and answer my riddle, we will give you a prize befitting your efforts. Spoko. Here is my riddle. I am a vessel without hinges, lock or lid. Yet within my walls, a golden treasure is hid. What am I? Ojejne zagadki. To jest muzyka z jakiegoś poziomu wzięta. Ewidentnie. Bo już gdzieś słyszałem. Z jakiegoś chyba nawet wodnego. Co o ironio jest właściwie. Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to rozwalić? Hello. Wszystko stąd? Chyba wszystko. Okej. Przyciski są fajne. Ło! Ale zrobiłem po prostu GG te sprawy. O ja, ale zrąbałem, ale zrąbałem. A tu jest coś ciekawego? Nie, nie ma co nic ciekawego. A szkoda. Jak ja mam ciebie rozwalić? Hello. Po prostu nie mam cię rozwalić. Taki jest lek. Chyba, że mam pomysł. A ty? Holy shit. Gdzie? A cóż to? Czyżby to była odpowiedź na moje... Jest odpowiedź na moje pytanie! Łehehehe. Teraz będę was wszystkich rozwalał. A przez tym mogę to... Zrobię dokładnie samo? Mogę! Holy moly. Czekaj, czy tamtego rozwalę stąd. Chciałem to zrobić. Please! To jest chyba niemożliwe. Anubis, tak! To jest Bóg... to jest, nie wiem, reprezentacja Anubisa. Kurde, opłacało się, kurde. Z tych... Ała. Czy ja mogę... Z tymi kamieniami. Dobre to. Przyznam się, jestem nie grałem dużo na tym poziomie. Bez bicia się przyznam nawet. Przeszedłem go raz, już nie chciałem więcej. I nie wiem właściwie dlaczego.
Wiesz, może też przez tematykę, bo jak widzicie, tutaj jest taka tematyka typowo z historią Egiptu, ze starożytnością. Epoką starożytną Egiptu. I po prostu mi nie pasuje ta tematyka. Ja tam wolę średniowiecze osobiście. Jeżeli ktoś się mnie zapyta kiedyś takie historyczne pytanie, jaką epokę wolę, to zdecydowanie nie. Zdecydowanie średniowiecze. I popiera mnie, że tak powiem, w tym Sonic and the Black Knight. Bo to jest... Prawdopodobnie tą grę lubię bardziej niż Sonic Colors. Nie wiem, jakoś tak... Może nie sterowanie, ale tematyka to dużo bardziej wolę już Black Knight od Colors. A może też przez Jasona Griffitha, ale to nie... Nie jestem pewien. Kurde, mógłbym nie zbijać tam tego gościa. Tak teraz... Tak teraz zauważam mój błąd. Czy mogę tak po prostu od tyłu? Nie. Ale w sumie to fajnie, tak wiecie, rozwali się. Od tylca, hehe. Nie, pewnie tam będzie dalej jakaś ta... Hopsa, 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 hopsa. Hopsa. Now the fun part begins. Dobra, a teraz powiedzcie mi czego ja nie wiem. Okej. Ała. To bolało, przyznam. Nie mówię, że to nie bolało, bo bolało, no prosto, no kochane. A czy gdzieś tu jest może ten skarabeusz, czy cholera wie, co to jest? Stawiam na to, że to jest skarabeusz. Jeżeli się mylę, to przepraszam. Ale ja nie znam tych zwierząt za bardzo. Ja tylko wiem, że skarabeusz był w Egipcie, coś tam. Nie wiem, ale to było dosyć... popularny robaczek. I pamiętam to tylko dlatego przez te gry przygodowe ze Scooby-Doo. W sumie kiedyś będę musiał to nagrać, ale najpierw będę musiał zebrać je wszystkie. Ale one są chyba jeszcze w miarę dobre do zdobycia. Jakieś drogie nie są z tego, co widziałem. Więc będzie można fajnie kiedyś zdobyć i zrobić z tego lespy, tak samo jak to było z różową panterą. Z dwoma częściami. I od razu mówię, nie trzecia część, tylko po prostu ta gra w 3D, czyli... nie pamiętam, jak się nazywa ta trzecia część, ale no, taka w 2,5D. Ona będzie, ale... Nie w przeciągu tych 2 miesięcy, na pewno. Po prostu nie. Czemu? Bo tak. A to jest moja odpowiedź. Po prostu jakoś... Po prostu mam plany i na te plany jest przewidziane 2 miesiące, a nie mniej, ani więcej. Więc jeżeli plany wypalą i tak dalej, to... Róża Pantera w 3D pojawi się w 2,5D, no ale już będę mówił to 3D. Ale to weźmy Krystynę. To ty, Krystyna? Pozdro dla Kumaty. A co nie każdy zrozumie. To ty, Krystyna? Ale zrąbałem. Hehe. Co mi się tam otworzy? Tak, ojeju. Ale fajnie. Ło! Dobra, jak na razie sobie daję radę. Nie ma tragedii. No! Dobra,
Dobrze, że ogarnąłem zbieranie tych kulek, bo to już by było przerąbane kompletnie. Latać tak od punktu A do punktu B, żeby je zdobyć. Tak to wiem. Że one są porozmieszczone tutaj. Znaczy porozmieszczone, że mogę nawet zbierać te, które oni rozrzucili. Do tej minigierki pójdziemy po ukończeniu poziomu. Pyk. Zbierz to, jedz to, wyrzuć to i zabij go. I nie, to nie było opóźnienie, tylko po prostu mój mózg ma opóźnienie. Takie życie, taki delay mam. Mój Boże. No nie, serio, Agent 9. A już myślałem, że będę miał dzisiaj dobry dzień. Ale 10 minut. Now let's find out if your wits are as quick as your feet. Do you remember the riddle? Nie. I am a vessel without hinges, lock or lid. Yet within my walls a golden treasure is hid. What am I? Nawiązanie do Crasha. Ej, ale zobaczę. Sorry, Dragon. That's completely wrong. You can try again, but you'll never get it by merely guessing. I am... Treasure chest. Czyli... jajko. Ale Bandicoot, nie no, świetne. Have you heard that one before? I never thought you'd get it. Very well. A bargain is a bargain. You may have the dragon egg that I was guarding from the sorceress. Okej. Okay. Uratowałeś mi Willa. Okej. Okay. I've waited 7,000 years for someone to solve that riddle. Now, I can finally head off to Seashell Shore to bury some bones. Wait. Czyli trzymałeś to jajko przez 7000 lat? A już w szczególności, że dawałeś odpowiedzi. Nikt nawet nie próbował zgadnąć, że to chodzi o jajko smoka. Ja pierdzielę, stary, z jakimi ty idiotami się zadajesz. Ej, to nie było fajne. Ale jest przynajmniej jedna dobra rzecz. Mam tu checkpointa, więc mogę sobie praktycznie ginąć ile chcę. Ej, to... ej. No nie, tu jest wykrywanie tego... Ej. Przydałby się tutaj jakiś moon jump, albo coś w tym stylu, albo double jump. To też było fajne. Chociaż w sumie tak... spróbuję ominąć ten... kurde. Nawet wiem, jakbym tu mógł. Dziękuję bardzo. I uratowaliśmy Malcoma. Naprawdę ktoś musiał bardzo nie kochać tego dzieciaka, że tak go nazwał. Ale wystuprocentowaliśmy poziom, jeżeli chodzi o klejnoty, więc teraz trzeba to samo będzie zrobić z jajkami. O, wszystko już są otwarte, ale fajnie. Myk, myk. Więc chodźmy najpierw tutaj. Jestem bardzo zaciekawiony tym czymś. No. Ja chcę tak fajnie zrobić. Teraz zatrzymaj i... myk! Tak to się robi. O, a nie, to jest akurat łatwe. The first round of the annual demolition hovercraft competition is about to begin. There is room for one more contestant, but you'll have to answer a riddle to qualify. O jene. The riddle is this. If one dragon can lay one egg in 12 years, how long would it take for 100 dragons to lay 100 eggs? 12 years? Very impressive. That is correct. Good luck in the demolition hovercraft competition. Moje dzieci, to była bardzo prosta matematyka. Okej. Chyba będzie proste. Więc musimy po prostu rozwalić wszystkich beboków. Czy będę wiedział wszystkich? Holy! Holy! Holy!
Holy. 2 na 4, tak? Co widzę? Ale jak? Nie, kurde. Jeszcze się muszę napić herbaty. No nie. Aha, i muszę za każdym razem to odpowiadać, serio. Czy mogę ja też tak robić, tak fajnie? Mogę, ale fajnie. Już wiem dlaczego tak. Dlaczego nie grałem tak długo w ten poziom. Aż i tak bardzo. GG. Well, well. That was a fierce battle indeed. Please accept this prize for winning the first round. A, dziękuję, dziękuję. Rozmawialiśmy Michaela Jacksona. Okej, Michael Jackson czegoś takiego nie robił. Ale tak naprawdę MG. You may now enter the championship round. However, this is an exceedingly dangerous sport. Might I suggest you quit while you're still in One Piece? Po pierwsze nawiązanie do One Piece. Nie no, żartuję. Druga rzecz. Co to za jakaś okropna organizacja, że po pierwszej rundzie już wchodzę do mistrzostw. Bring it on! My, my! Such a brave reptile you are. But you'll need much more than bravery to win the championship. Okej, okay, uznaję, że to było rasistowskie. Nazwał mnie krokodylem. Bogadem. Nie, reptile to chyba był... Nie, krokodyl to był krokodyl. Ło! Wow. To było fajne. Mogę tak rozsadzić wszystkich? Ej, spróbuję, tak. Wiecie, jest to dosyć precyzyjne. Ale chyba powinno się dać coś takiego zrobić. W takiego trochę asasyna się teraz bawię. Jeśli ma być 4. Okay, that should be easy. Aha, tam w ogóle jest życie. Teraz zauważyłem, że zeszyłem tego skarabeusza. O! Trafiłem znowu, zarąbiście, więc teraz jest tego skarabeusza. W ogóle teraz zauważyłem, że nie miałem Sparks. Jestem po prostu epicki w zauważaniu rzeczy. A jeszcze tu się skrywasz. Niedługo. Dziękuję. I know that this is too obvious. Ja nie wiem, czy to miało być zamierzone. O ty! Dobra. To była zasadzka. Ewidentnie to była zasadzka. Zaraz stąd go strzela. Nie. A, patrzcie jaki cwaniak. Yeah. That was indeed a battle for the ages. You're the first dragon to win the competition in over 1,000 years. I proudly present you this year's grand prize. Jajko?
O patrz, się zgadłem. A teraz TJ-a znaleźliśmy. Kiedy CJ? Dobra. Ratowaliśmy Michaela Jacksona i CJ-a. TJ-a. CJ. Ojej. Żeby nie było. Ja nigdy nie grałem w GTA San Andreas. Oglądałem, ale nie wygrałem nigdy. Those dogs with funny hats put a curse on me just because I shot him in the butt a couple of times. He said he turned my tail into a snake. Does it look like a snake to you? It does feel kind of funny. Come to think of it, oh boy, that dog's gonna pay. O jeny. To będzie śmieszne. Behind this door lie the five deadly trials of King Rover. No one has ever survived all five. In fact, it is so dangerous that I cannot let you through this first door unless you are able to solve my riddle. Ja pierdziele, kolejna zagadka, serio. Here's the riddle. I follow you wherever you go, but the more of me you take, the more you leave behind. Ojen. A shadow. Time. Time? I'm sorry. Przepraszam, że pominąłem, ale... A shadow? Nie, więc footsteps? My, my. You're quite clever for someone with so little fashion sense. You're a little son of a... To the first trial. Quark. O nie, to... Nie, to jest ten poziom! Oh my god! Najgorsze jest to, że nie mam mojego... Nie mam Sparks! Holy shit. Well, I'm doomed. Trzeba jak najszybciej to rozwalić wszystko. Ała, zginąłem. Teraz odrodzę się ze Sparks. Dziękuję. Nie Shadow. O. Footsteps. W sumie fajnie by było jakiś glitch zrobić, żeby wiecie, na przykład na tej klatce animacji mogę nawet przy cutscenkach wystrzelić z mojego rewolwera, więc rozwalę wszystkich, nawet jak się jeszcze nie rozpoczęła ta cutscenka. O. Fajnie by to było. Przez chwilę myślałem, ale to może przez załamywanie się tekstur, że jak to się nazywa? Kosze mają te uśmieszki na sobie. Oh no. Nice, nice, nice. Okej, i teraz chyba jest ostatnie, które jest przerąbane. Mogę to zniszczyć. A dobrze, przynajmniej tutaj nie ma klejnotu, bo musiał pewnie się wracać miliony razy, zanim bym mogłem coś zrobić. Why? O nie, 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 o nie. Your little... Nice. No nie, serio, jest coś jeszcze. Ale umrę, ale umrę, ale hardo umrę. Dobra, może nie tak hardo.
Jeszcze jest dla mnie jakaś szansa. Muszę tylko pozbyć tych cholernych węży i jestem okej. Okay. Dobra, to już koniec tych węży. Więc teraz... O nie, nikt mnie nie rozwali teraz. Za daleko zaszedłem. Okej, to nie jest to, czego... co chciałem zrobić. O, dzięki. Za darmową amunicję. Jakbym teraz zginął, to ale bym klnął. Uratowaliśmy Roxy. Chciałem powiedzieć przez chwilę Roxiego, ale to... Jak zauważyliśmy, nie jest mężczyzna. No i wystuprocentowaliśmy poziom. Fajnie. Więc teraz mogę spokojnie sobie... Szybko poszło. Wyjątkowo. 26 minut. Normalnie to nawet w pół godziny się ledwie wyrabiam. Bo zwykle coś gubię, albo coś w tym stylu, ale a tak dzisiaj fajnie poszło, nic nie zgubiłem. Więc teraz jeszcze tylko speedway do zaliczenia. A, jeszcze jedno. Więc jeszcze teraz speedway do zaliczenia i jest... i będzie fajnie. I w następnym odcinku oczywiście Sorcres i początek bonusowego świata może. Aha, no i oczywiście świat Sparks. No to Wii! Juuu! 6900 klejnotów. Fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Oh god. Time attack najpierw. Ja chyba coś zrębałem, co nie? Ja chyba najpierw za tymi... za nimi mam podążać. A później dopiero za resztą, tak? Okej. Pyk, pyk. Spokojnie, na luzie. Lecimy sobie, spokojnie. Tu pewnie będzie Hunter w tej... jak się nazywa? Wieży morskiej? Nie, nie tak to się nazywa. Oh god, jak to się nazywa? Latarnia morska. W tej latarni morskiej pewnie będzie Hunter albo... inne horror swoje. Szkoda, że Spyro nie może pływać w tych... minigierkach. Byłoby znacznie łatwiej. Oczywiście nie chodzi o to, żeby było łatwiej. Błagam, 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 jest! Heck yeah! Uff. To było groźne. Continue. Yay, best time. Teraz co, wyścig, co nie? Cobe. No okej. Wow, ale ma to. Czemu mówiła? Raise the blue foot. Co? Dobra. Zobaczmy, czy mi się uda. Tam. Tam. Czyli się ścigam z tymi. Z mewami się ścigam. Nie no, fajnie. A tego pierwszego raczej nie będę zużywał, bo ja go zaraz wyścignę. Ale na tą resztę to bardzo chętnie. Okej. Okay. Ale zrąbałem. Znowu, jak zwykle. Dobra, to ewidentnie już muszę. Ło.
Ja naprawdę nie jestem dobry w wyścigach. Ale już mniej więcej znam mapę. Tyle dobrego. Okej. Masz tupsko. No nie. Zapomniałem, że tam są trzy, a nie dwa. Ojeny. Czyli teraz głupio. Okej, jestem na trzecim miejscu aktualnie. Jest dobrze. Jeszcze tylko jeden do wyprzedzenia. Który swoją drogą nie widzę go. Którego swoją drogą nie widzę go. Pixel tutaj, proszę chociaż się poprawnie wysławiać. Już nawet nie dawaj poprawną polszczyznę, ale żeby po prostu się co. Już nawet sam siebie nie zrozumiałem. A to już mówi dużo o mnie. No nie, błagam. Choć raz chcę wygrać za pierwszym razem. Holy. Choć raz. Nie tu, ty debilu. Teraz już znam tą planszę i teraz mogę ją przejść tak na 100%. Jak prawdziwy pros. Tak zauważyłem, że kiedy wychodzimy ze stanu, wiecie, tej szarży ze speedwayach, w speedwayach i wchodzimy później do stanu latania, Spyro dostaje takiego minimalnego boosta na początku. Tak zauważyłem. Nie wiem, czy to... dobrze widzę, ale jakoś tak. Jakoś coś takiego zauważyłem. Nie wiem, czy to dobra myśl, czy zła myśl. Okej, okay, jestem już czwarty. Bardzo dobrze, nie narzekam. Teraz was wszystkich tutaj rozgromię. Będziecie mieli taki nie wiem co właściwie. Ale będziecie to mieli. Okej. Może uda mi się? Nie. Nie w tym życiu. Dobra. Dobra. Wracam, już nie jesteś przy... You can't be serious! Oh my god! To tak było dobrze! To przecież tak było dobrze! Ta gra mnie nienawidzi. Ta gra mnie czasem nienawidzi. I zaczynam brać. I zaczynam mieć takie wrażenie, że będę odwzajemniał to uczucie czasami. Ale wypełnia mnie teraz determinacja. Myśl tego, że w końcu mogę wybrać. Myśl tego, że w końcu będę mógł wygrać, napełnia mnie determinacją. Pozdro dla wszystkich, co grali w Undertale. Dobra. Holy moly, a dostałem boost. Okej. Czwarta pozycja w 30 sekund właściwie. Dobrze.
To było takie chamskie. I znowu w tym samym miejscu. Że nie, no ja po prostu nie mogę. No po prostu kurde, no nie. Aha. Nie, zaraz mnie nie będzie napełniała determinacja, tylko DT wnerwienie. O. Nawet nie trafiłem w tą gwiazdkę. Nie, i nie wiem w sumie, czy się z tego cieszyć, czy nie. Okej. To jest tylko teraz cię muszę dogonić. Ty jesteś mi solą boku. Teraz tylko tego nie zrąbać. Innymi słowem, trzymamy się z daleka od tamtej gwiazdki. Ale why? Tylko tamta gwiazdka mnie tak rozwala. Ta, właśnie to. Nad którą przeleciałem. Nie, ja po prostu wolę już nie ryzykować. Jak jestem na pierwszym miejscu, to już wolę nie ryzykować. Jeszcze jak się tam było na piątym, to... Na czwartym to jeszcze mogłem, bo to w sumie nie była jakaś strata, ale jak już na pierwszym jestem, to... To jest stres. Wielki stres. Nie wiem, czemu to biorę, ale biorę. Bo kto mi zabroni, kto bogatemu zabroni? Co z tego, że nie jestem bogaty? Chciałbym być. Kto by nie chciał? Ale ja nie jestem. Jestem ciekaw, jak daleko w tyle już ma z tego, który był na pierwszym miejscu. W sumie. Myk. I myk. GG. Na serio poprawiłem tylko 600 sekundy i byłem lepszy. Jem. To już jest żałosne. No tak. Okej, to kogo? Jesse uratowaliśmy. Nice, albo Jesse'ego. Więc teraz sobie weźmiemy Time Attack. Polecimy do tamtej latarni morskiej, zapamiętałem nazwę jej. I pogadam sobie z Hunterem. Wow, to się nazywa Boost. Where do these flying sheep saucers keep coming from? I just saw another one grab an egg and fly off. This one's super fast, but his saucer is damaged, and it's leaving smoke rings. I think I can keep up with him as long as I can make it through the rings. Ale czemu? I'm gonna chase him down. Ale co? I'll be right back. Ale czemu przez ten dym masz przelatywać? Why? Okej. To by było znacznie łatwiejsze, gdyby Hunter nie zasłaniał mi 3/4 ekranu. No dobra, 1/3. Nie, 3/4, bo jeszcze góra przecież się liczy. Nie wiem, czy mam jakiś limit czasowy, czy co ja muszę zrobić. No nie! Zakładam po prostu, że jest to jakiś niewidzialny licznik, przez ile tych pierścieni muszę przelecieć i po prostu on się musi zapełnić, ten licznik, rzecz jasna, żebym mógł sobie wygrać jajecko. Okay.
Nice. Ooh. Miałem stres. Yes, that was close. The egg popped out just before the saucer crash landed. Oh jen. Uratowaliśmy Sarę. Nice. To było groźne. Ups, sorry. Więc przeszliśmy wszystko. Więc tak, w następnym odcinku będziemy pokonywać Sorceress i będziemy przechodzić świat Sparks. A więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobał. Oczywiście następny odcinek za 2 tygodnie. A na obecną chwilę zapraszam was na środę na Sonic Heroes. Kolejny odcinek z History Team Sonic. Więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa!